Dobry wieczór, panie Tomku. Minęła niedawno 21. Już niedługo powinny spływać te wszystkie głosy ze wszystkich komisji. Jakie nastroje na chwilę obecną? Dobry wieczór, witam serdecznie. Dokładnie, lokale wyborcze już są zamknięte, czekamy na wyniki. W pierwszej turze mieliśmy bardzo dobry wynik. Myślę, że mieszkańcy gminy Zelów nie zawiodą. Czekają też na dogłębne zmiany w gminie Zelów. Wyszliśmy z dobrym programem. Myślę, że wynik powinien być również dobry, ale niech zadecydują mieszkańcy. W pierwszej turze miał pan miażdżącą przewagę nad konkurentką panią First. Jak będzie tym razem? Wynik był bardzo dobry, a jak będzie tym razem, nie wiemy, jak zadecydują mieszkańcy. Środowiska są bardzo podzielone, ale tak jak powiedziałem, myślę, że wyszliśmy z dobrym programem i osiągniemy dobry wynik. W gminie potrzebne są zmiany. Tak, jak najbardziej. W gminie potrzebnych jest bardzo dużo zmian. Tak naprawdę gmina Zelów obecnie znajduje się w bardzo dużym zastoju. Ja jako osoba młoda ze swojej perspektywy mogę powiedzieć, że w gminie nie dzieje się nic. Nie mamy żadnych dotacji, nie mamy żadnych takich miejsc, gdzie moglibyśmy my jako młodzi ludzie się spotykać. Również mieszkańcy wsi nie mają tak naprawdę żadnej pomocy od władz. Dlatego ja jestem przekonana, że jeżeli tylko Tomasz wygra wybory i zostanie burmistrzem, na pewno wszystko się zmieni. Te zmiany zaczną powoli, bo wiadomo, nic nie dzieje się od razu, ale zaczną powoli się pojawiać i myślę, że każdy mieszkaniec gminy na pewno je odczuje. No właśnie, a co może przynieść ten powiew świeżości? No przede wszystkim ten młody umysł, ten cały nasz zespół i przede wszystkim Tomasz, który jest młodym człowiekiem, który ma mnóstwo pomysłów, który ma bardzo dużą wiedzę w temacie właśnie tego, jak zarządzać tutaj tym naszym samorządem, aby wszyscy mieszkańcy czuli się w nim bardzo dobrze. I na zakończenie, czego można życzyć gminie Zelów? Czego można życzyć gminie Zelów? Myślę, że gminie Zelów przede wszystkim trzeba życzyć tego, aby Tomasz został naszym burmistrzem. Bo jeżeli spełni się to życzenie, to na pewno gmina Zelów zacznie funkcjonować jak prawdziwa gmina. Możemy już się pokusić. Panie burmistrzu, cieszy taki wynik? Bardzo cieszy. Powiem szczerze, że liczyłem, że ludzie w Zelowie chcą zmian i po tym wyniku widzimy, że bardzo wielu ludzi chce zmian realnych, a nie tylko na ulotce wyborczej. I tą zmianę zrobimy w gminie Zelów. Różnica głosami nie była zbyt duża niż poprzednio z pierwszej tury, ale jest olbrzymia. Zmiażdżona pani First. Tak, to prawda. Praktycznie ta różnica, która była w pierwszej turze, odzwierciedliła się w turze drugiej. Nie chcę tu powiedzieć, że zmiażdżona, ale myślę, że podsumowana za 8 lat swojej pracy w samorządzie. Ruszamy już od jutra tak naprawdę. Spotykam się z mieszkańcami, muszę im za to podziękować, za ten mandat zaufania. Nie zawiodę, postaram się postawić wszystko na jedną kartę, dopiąć tą gminę tak, żeby wyróżniała się w czołówce powiatu. Chciałem podziękować właśnie konkurentom na fotel burmistrza Zelowa, tym bardziej, że niektóre wyniki były zaskakujące na plus, niektóre na minus. Myślę, że są to mocni faworyci, swoich, jak to mówię, faworytów trzeba szanować, więc dziękuję im za działanie w kampanii wyborczej.